Polską telewizję ogarnia fala ekscytacji, bo oto powraca uwielbiany program rozrywkowy. Must Be the Music, synonim odkrywania surowego talentu i celebracji muzycznej pasji, znów z nami. Program, który zyskał serca milionów, powraca z nową energią i niespodziankami. Po przerwie show wraca na swoje miejsce w ramówce, jednocząc rodziny w niedzielne wieczory przy wspólnej miłości do muzyki. To czas, kiedy całe pokolenia zasiadają razem, by wspólnie przeżywać muzyczne emocje. Niecierpliwość sięga zenitu. Widzowie w całym kraju z zapartym tchem czekają na kolejną generację polskich talentów muzycznych, które podbiją scenę. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i niespodzianek. Must Be the Music po raz pierwszy zauroczył publiczność w 2010 roku, szybko stając się platformą dla aspirujących muzyków z różnych środowisk. Od tamtej pory program nieustannie inspiruje i motywuje. Przesłanie programu było proste, ale mocne: zapewnić scenę nieodkrytym artystom, niezależnie od gatunku czy pochodzenia. To miejsce, gdzie każdy ma szansę zabłysnąć. Każdy sezon Must Be the Music odkrywał ukryte perełki, dając utalentowanym osobom szansę zaistnienia i często rozpoczynając ich kariery muzyczne. To prawdziwa kuźnia talentów. Trwała popularność programu wynika nie tylko z celebracji muzycznej różnorodności, ale także z umiejętności nawiązywania emocjonalnej więzi z widzami. To program, który łączy ludzi. Must Be the Music to coś więcej niż tylko konkurs. To świadectwo siły marzeń, wytrwałości i uniwersalnego języka muzyki. To miejsce, gdzie marzenia stają się rzeczywistością. Historie uczestników, ich zmagania i pasja głęboko rezonują z publicznością, tworząc poczucie wspólnoty i wspólnego doświadczenia. Każda historia to nowa inspiracja. Wraz z nadejściem nowego sezonu, pytanie, które zadają sobie wszyscy, jest oczywiste. Kto będzie kolejną wielką gwiazdą muzyczną, która wyłoni się ze sceny Must Be the Music? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Do ekscytacji związanej z powrotem show dokładają się ogłoszeni nowi prowadzący. Ster programu obejmą i poprowadzą widzów przez muzyczną podróż trzy znane osobistości polskiego show biznesu: Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski. Każdy z nich wnosi na scenę Must Be the Music swój niepowtarzalny styl i doświadczenie, obiecując widzom świeżą i ciekawą dynamikę. Maciej Rock, doświadczony prezenter telewizyjny o charyzmatycznej osobowości, będzie głównym prowadzącym. Patricia Kazadi, znana ze swojej żywiołowości i muzycznego talentu, doda programowi dynamiki i emocji. Trio uzupełnia Adam Zdrójkowski, młody i popularny aktor z pasją do muzyki, który wniesie do programu młodzieńczą perspektywę. To dynamiczne trio obiecuje tchnąć w program nową energię i entuzjazm. Ich wspólne doświadczenie w telewizji, muzyce i rozrywce gwarantuje, że uda im się nawiązać kontakt z uczestnikami, publicznością i magią muzyki. Z mieszanką doświadczenia i młodzieńczego entuzjazmu nowi prowadzący są gotowi wprowadzić Must Be the Music w nową erę, czyniąc program przystępnym i atrakcyjnym dla zróżnicowanej publiczności. Dowodzę jako główny prowadzący Must Be the Music, znany z polskich telewizyjnych salonów, Maciej Rock. Z karierą trwającą ponad dwie dekady stałem się rozpoznawalną osobą, synonimem wciągającej telewizji i naturalnej zdolności nawiązywania kontaktu z widzami. Moja przygoda z show biznesem rozpoczęła się w radiu, gdzie moja charyzma i szybki dowcip szybko uczyniły mnie jednym z ulubieńców słuchaczy.
płynnie przeszedłem do telewizji, prowadząc różne programy, od śniadaniówek po talent shows. Moja umiejętność bezproblemowego przechodzenia między luźnymi żartami a szczerymi rozmowami czyni mnie idealnym prowadzącym dla Must Be The Music. Doświadczenie Roka w branży rozrywkowej jest nieocenione dla programu. Nie jest on nowicjuszem w obliczu presji i ekscytacji telewizji na żywo, a jego umiejętność radzenia sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami z wdziękiem i humorem będzie kluczowa dla płynności programu. Co ważniejsze, prawdziwa pasja Roka do muzyki jest widoczna w jego pracy. Jako główny prowadzący, Rok będzie kotwicą programu, prowadząc widzów przez emocjonalny rollercoaster każdego występu. Jego doświadczenie, w połączeniu z prawdziwą miłością do muzyki, obiecuje stworzyć atmosferę ciepła i zachęty na scenie Must Be The Music. Część czwarta. Patrycja Kazadi, czyli energia i doświadczenie w jednym. Do grona prowadzących dołącza Patrycja Kazadi, wnosząc powiew świeżości i bogate doświadczenie, które zdobyła przez lata pracy w branży rozrywkowej. Jestem wszechstronnie utalentowaną artystką, piosenkarką, tancerką, aktorką i osobistością telewizyjną, co czyni mnie siłą napędową polskiego show biznesu. Moje doświadczenie pozwala mi zrozumieć różne aspekty tej branży. Karierę Kazadi wyznacza nieograniczona energia i umiejętność nawiązywania bezpośredniego kontaktu z publicznością, co sprawia, że jest uwielbiana przez widzów. Jej muzyczne doświadczenie, obejmujące wydanie własnych albumów i występy na prestiżowych scenach, daje jej wyjątkowy wgląd w wyzwania i triumfy, z jakimi mierzą się uczestnicy Must Be The Music. To czyni ją idealnym mentorem. Poza swoimi muzycznymi talentami, Kazadi posiada doświadczenie jako prezenterka telewizyjna w takich programach jak You Can Dance czy X Factor, co pozwoliło jej na opanowanie umiejętności poruszania się po emocjonalnych wzlotach i upadkach programów typu Talent Show. Jej wszechstronność jest niezrównana. Rozumiem poświęcenie i odsłonięcie się, jakich wymaga występ na scenie narodowej, i mogę zapewnić uczestnikom nieocenione wsparcie i zachętę. Moje doświadczenie sceniczne pozwala mi lepiej wspierać uczestników. Dzięki swojemu zaraźliwemu entuzjazmowi i prawdziwej pasji do muzyki, Kazadi z pewnością wniesie do programu świeże spojrzenie, które zainspiruje zarówno uczestników, jak i widzów. Jej obecność na scenie Must Be The Music obiecuje być zarówno rozrywkowa, jak i inspirująca, gdy będzie towarzyszyć widzom i uczestnikom w ich muzycznej podróży, dodając im otuchy i motywacji. Jego młodzieńczy entuzjazm i prawdziwa radość z muzyki są zaraźliwe, tworząc przyjazne i zachęcające środowisko dla uczestników, którzy czują się wspierani i doceniani. Jako najmłodszy członek zespołu prowadzących, Zdrójkowski wprowadza do programu świeże spojrzenie, dzięki czemu Must Be The Music pozostaje aktualny i ciekawy dla zróżnicowanej publiczności, która ceni nowoczesne podejście. Jego wspólna podróż z uczestnikami obiecuje być pełna serca, humoru i wspólnej miłości do muzyki, co dodaje programowi wyjątkowego uroku. Moja obecność w Must Be The Music łączy pokolenia, dzięki czemu program jest blisko zarówno długoletnim fanom, którzy śledzą go od lat, jak i nowej grupie widzów, którzy dopiero odkrywają jego magię. Choć aktorstwo jest jego główną pasją, Zdrójkowski próbował także swoich sił w świecie muzyki, brał udział w polskiej edycji Tańca z Gwiazdami, prezentując swój rytm i obycie sceniczne, co zyskało mu wielu fanów. Jego miłość do muzyki wykracza poza parkiet. Jest zagorzałym fanem muzyki i lubi uczęszczać na koncerty
oraz odkrywać nowych artystów, co inspiruje jego pracę. Znany najlepiej z ról w popularnych polskich serialach telewizyjnych, jestem dobrze znany młodszej publiczności, która śledzi jego karierę z zainteresowaniem, co jeszcze bardziej rozszerza zainteresowanie programem i przyciąga nowych widzów. Część piąta. Adam Zdrójkowski, wschodząca gwiazda, dołącza do ekipy. Dynamiczne trio prowadzących uzupełnia –